Cześć, dzisiaj przedstawię Ci osobę, o której pewnie zapomniałeś. Dokładnie jest to youtuber, który nagrywał wyzwania, różne challenge ze swoją ekipą. Na dzień dzisiejszy na swoim Instagramie uzbierał 360 tysięcy obserwujących. Jego tata jest dosyć znanym producentem muzycznym oraz jest właścicielem wytwórni My Music. A więc dlaczego Dominik Łupicki upadł tak nisko? Powodem tego mógł być content, który był opierany głównie na ustawianiu filmów. Ale mogło być to zrozumiałe, ponieważ jego kanał był skierowany pod zabawę oraz humor. Młody youtuber w pewnym momencie swojej kariery zaczął iść w stronę muzyki, w której, jak widać, dosyć dobrze się odnajduje. Chociaż liczby, które generuje na dzień dzisiejszy, odbiegają od jego starego kontentu. Od początku jego kariery muzycznej wspierał go jego tata, który, jak już mówiłem, jest znanym producentem muzycznym. Aktualnie Dominik wypuszcza swoje utwory na kanale Monofobia Label. To było na tyle, możecie napisać w komentarzu, czy wolicie starego Dominika, czy nowego. Ja mu życzę powodzenia, widzimy się w następnym. Siema.